Witam. Postanowiłem nakręcić trzecią część testu zimowego oleju napędowego, żeby pokazać, jak to samo paliwo, które było skrystalizowane przy minus 15, jak wygląda przy plus 15, 17 w tej chwili stopniach na dworze. Jest maj, 7 maj. Można sobie z bliska zobaczyć. Nic nie było wstrząsane. Po prostu to paliwo cały czas sobie stoi. Mam zamiar już je wylać. Więc mówię, nakręcę filmik. Jak widać, nie ma już tej krystalizacji. Ale ciemne kolory zostały. Ostatnia to jest taka dodatkowa próbka, która była wzięta. W sumie zapomniałem o niej. Przedostatnia, dwie przedostatnie to z tankowania w Holandii. W tym roku postanowiłem, że zrobię ponownie test, ale już tak jak tutaj było sugerowane, wszystko będzie równo rozlane do buteleczek. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać w przyszłym roku, o ile będą mrozy. Ten test nie ma nic. Nie ma żadnego zadania, żeby cokolwiek udowadniać, po prostu, żeby tylko pokazać, jak wygląda paliwo. To samo paliwo zimowe przy minus 15, a jak wygląda przy plus 15 na przykład. Latające pszczoły i osy pokazują, że jednak jest ciepło na dworze, że to już nie jest zima, co zresztą słychać. Dobra. Mam nadzieję, że komuś się to może przydać do jakiejś dyskusji.